Ile razy by ich nie bito, nie robiono im krzywdy, czy narażano na śmiertelne niebezpieczeństwo, one nadal żyją. W jaki sposób? Nawet ja tego nie wiem. I już wiecie, o czym mowa. O postaciach z kreskówek, których nie da się zabić i są, mówiąc krótko, nieśmiertelne. Zachęcam do subskrypcji kanału, wbijmy 70 tysięcy do końca maja. Zostawcie łapkę w górę, jeśli spodobał się ten odcinek. Zapraszam na mojego Instagrama, bo będę obserwował osoby te, które zaobserwują mnie i dadzą mi serduszko pod zdjęciami. Na start zacznijmy od Alana. Balona, którego wielokrotnie możemy zauważyć w kreskówce. Zresztą każdy go zna po tej scenie, gdzie Campbell musiał go nadmuchać. W kreskówce możemy zauważyć mnóstwo sytuacji, gdzie bohater wybucha, przez przypadek ktoś dotyka go, a ten rozwala się, traci powietrze i wiele innych sytuacji, które każdy z nas raczej nie chciałby doznać. I zgadnijcie co? Mimo wszystkich tych momentów, które sugerują, że postać ta nie wróci, za każdym razem ponownie pojawia się on cały i zdrowy. Wszystko wychodzi na jaw, kiedy dowiadujemy się, że tak naprawdę kola balonu to skorupa dla Alana, a w środku niej znajdują się narządy, które pozwalają mu na życie. Nadmuchana kula jest jedynie dla niego zdolnością do pełnosprawności w pełni poruszania się, a więc nic tak naprawdę nie jest w stanie uszkodzić narządów wewnętrznych Alana. Tom z Toma i Jerry'ego. Choć Jerry nieustannie dokucza kotu i nasz biedny bohater cierpi cały czas, to niezależnie ile męk on przejdzie, za każdym razem wychodzi z tego cało. Zamarznięcie, podpalenie czy dynamit tuż za nim, dla niego to żaden problem. Jest tak bardzo zawzięty, że nie da się skrzywdzić, dopóki ostatecznie nie pozbędzie się Jerry'ego z domu. Ku ironii losu, ten nie zamierza nadal tego zrobić i będzie męczył biedaka do upadłego. Wniosek jest jeden. Toma nie rusza nic i skąd on ma tę siłę, tego nie wiemy. Kot będzie nadal cierpieć. Jednak czego to boli, to też jest dobre pytanie. Kolejną postacią na naszej liście jest SpongeBob. Zacznijmy od tego, że gdy największy szkolny łobuz chciał pokonać Gąbkę i bił go z całych sił, nasz kanciastoporty przyjaciel w ogóle nie czuł żadnych urazów. Istotną rzeczą jest to, że SpongeBob jako Gąbka w przeciwieństwie do innych stworzeń morskich nie posiada układu nerwowego i nie jest w stanie odczuwać bólu. Ponadto bohater nasz jest strasznie elastyczny i może wytworzyć kształt ciała jaki chce, aby uniknąć ciosu bez uszkadzania układów wewnętrznych, która rzecz jasna posiada. Nawet gdy dojdzie do sytuacji, gdzie omyłkowo straci on połowę swojego ciała, jest po chwili w stanie zregenerować się i powrócić do swojej poprzedniej formy. Co lepsze, poprzez oderwanie SpongeBob może zdublować się, rozmnożyć i stworzyć swoją taką samą wersję, więc tak, naszemu bohaterowi nic nie jest w stanie zagrozić, co dowodzi, czemu tak nadal dobrze się trzyma. Na piątym miejscu znajduje się Hop, Yeti ze zwyczajnego serialu. Prawo do nieśmiertelności otrzymał od strażników młodości pod takim warunkiem, że raz na 157 lat będzie starzać walkę z Clark Bane, potężnym niszczycielskim magicznym dzieciakiem, który jest zdolny do walki na równi ze wszystkimi stworzeniami i włada potężną mocą. W jednym z odcinków przychodzi do niego jego przyjaciel, sama śmierć, która tęskni za jego nieśmiertelną duszą i nie jest w stanie jej odzyskać. Śmierć wierzy, że kiedyś uda się przekonać Hopsa do porzucenia jego nieśmiertelności i gwarantuje naszemu Yeti wieczną, pośmiertną opiekę. Tematycznie był już niedługo piąty sezon kreskówki, na następnej liście znajduje się Rick Sanchez. Wydawałoby się, że jest to zwykły śmiertelnik, tak jak my wszyscy. Skąd ta jego wyjątkowość? To naukowiec, który opanował tak wiele różnych technologii, że to w głowie się nie mieści. W celu zapewnienia sobie wiecznego bezpieczeństwa, jako pierwszy Rick posiada specjalny kombinezon pancerny, który jest w stanie ochronić go dosłownie przed wszystkim. Po drugie, stworzył swój własny sprzęt, który jeśli wstrzyknie sobie go w brakującą kończynę, ta automatycznie odrośnie mu i jest w stanie zapewnić mu dodatkową moc podczas walk, które zawsze dadzą mu wygraną. Po trzecie, dzięki rozwiniętej pracy Feniksa, jeśli ciało Ricka zostanie w jakikolwiek sposób poszarpane i przestanie funkcjonować, jego umysł zostanie przeniesiony w jego ciało, które znajduje się w całkiem innej rzeczywistości, a z faktu, że jest ich miliony, o nic nie musi się zamartwiać. Mimo że umrze ciałem, to dusza przeniesie się w inne ciało i jest to taki nieskończony cykl. Nawet jest w stanie stać się młodszym i przenieść swój umysł w swoją młodszą formę. Mówiąc krótko, Rick może robić co żywnie mu się podoba i jest nieśmiertelny, póki chce taki być. Jest kowalem własnego losu i może decydować, ile jeszcze zagości w świecie żywych. No i to się nazywa mieć frajdę z życia. Na następnym miejscu gości Kenny z South Parka, który po każdej swojej śmierci ponownie budzi się rano w swoim łóżku, tym samym zostawiając wszystkich w niewiedzy, że dzień wcześniej zmarł, czy został postrzelony, spalony, rozerwany w pół, czy choćby nawet zabrany przez samą śmierć. Żadna z powyższych rzeczy nie jest w stanie powstrzymać bohatera, a Kenny z martwych staje każdego dnia. Wszystko dzieje się to przez to, że tym darem został obdarzony przez swoich rodziców, którzy są członkami kultu Cthulhu i zagorzale modlą się do niego i składają mu cześć. W ten oto sposób
sposób, za każdym razem, gdy bohater traci życie, jego dusza powraca do matki, przechodząc tym samym do innego ciała. Potem ono odradza się i na samym końcu dorasta do 8, góra 9 lat. Można rzec, że zabicie go jest naprawdę proste, ale z drugiej strony jest tak spokojny i ma taką chillerę, że często chłopakom z South Parku odechciewa się tej frajdy. Na przedostatnim miejscu znajduje się on, Bill Cyferka z Wodogrzmotów, jedno z najpotężniejszych stworzeń we wszechświecie, które żyje już miliard lat. Jest on demonem umysłu, będącym w stanie zmieniać kształt, swój rozmiar i tak naprawdę wszystko, co chce. Posiada także zdolności telekinezy, czy choćby umiejętność manipulowania innymi ludźmi. Jest, mówiąc krótko, nietykalny, ale bohaterom z Wodogrzmotów mimo wszystko udało się w pewien sposób go pokonać poprzez całkowite wymazanie pamięci, zabierając mu formę, jaką może on przybrać. Jednak wiemy, że to nie koniec i tak naprawdę Billa nie da się w stanie pełni pokonać, bo jako demon umysłu zawsze znajdzie swoją ofiarę i powróci raczej ze zdwojoną siłą. Na końcu dzisiejszej listy znajduje się Hanson Abadir, czyli ojciec Marceliny. Jest on na samym końcu, bo jego to nic nie jest w stanie i nie będzie zwalczyć. W końcu to wampir. Postać ta jest nieśmiertelnym władcą w wielu krainach czy sferach. Jest niesamowicie elastyczny i potrafi zmieniać kształt, rozmiar, a nawet wysysać duszę. A jego prawdziwe demoniczne wcielenie wzbudza niesamowity strach u wszystkich istot. Jeśli znalazłby się ktoś, kto byłby w stanie poradzić sobie z jego mocą i pokonać go, to najprawdopodobniej byłby to tylko sen. Sama Marcelina powiedziała, że nic nie jest w stanie go zabić, a słowo śmierć przeraża się na słuch o Hansonie. Dlatego też został zamknięty w nocosferze, bo był to jedyny sposób, aby odgrodzić jego duszę od mieszkańców ziem niewinnych istot oraz ludzi.